Hej, zapraszamy dzisiaj na filmik dotyczący paletki, najnowszej paletki firmy Too Faced Chocolate Bonbons. Pokażę Wam moją szczerą pierwszą reakcję związaną z używaniem jej po raz pierwszy. Pokażę Wam, jak zrobić ten makijaż, a na koniec robimy sobie podsumowanie i powiem Wam, jakie są moje ogólne pierwsze wrażenie, czy warto ją kupić, czy nie. Teraz możecie obstawiać, jaki był werdykt końcowy, ale zanim to jeszcze nastąpi, chciałabym się z Wami podzielić bardzo, bardzo, bardzo ciekawą wiadomością, bardzo wyjątkową wiadomością. Otóż 24 września, czyli w przyszłą sobotę, w Łódzkiej Manufakturze odbędzie się wydarzenie pod tytułem Meet My Makeup. I to będą tak jakby targi kosmetyczne zorganizowane z tymi markami kosmetycznymi, które są właśnie w manufakturze. I w sobotę, 24 września, ja tam będę cały dzień od godziny 12 do chyba 19, jakoś tak. I będziemy robić ulubieńców na żywo, będzie spotkanie z Wami, spotkanie z widzami. Będziemy mogły sobie pogadać chwilę, zrobić sobie zdjęcie. A później będzie też finał konkursu, który trwa od wczoraj, czyli od 16 września, w którym do wygrania będzie metamorfoza spod mojego pędzla. A wiem, że wiele z Was właśnie interesuje to, jaki sposób, co trzeba zrobić, żebym ją umalowała. Także ja jestem bardzo, bardzo podekscytowana na to całe spotkanie, na całe wydarzenie. Mam nadzieję, że przyjedziecie. Bardzo będzie mi bardzo miło. Ogólnie będę się cieszyć, jak przyjdzie chociaż, nie wiem, 10 osób. Ale gdyby Was było jeszcze więcej, to w ogóle będę się uśmiechać od ucha do ucha. Także jeżeli miałyście ochotę się ze mną zobaczyć, jeżeli macie ochotę być umalowane przeze mnie, to wszystkie informacje znajdziecie w opisie. Pod filmem, tam będzie link do całego wydarzenia, do regulaminu konkursu i tak dalej. Także ja Was zapraszam w przyszłą sobotę do Łodzi, do manufaktury. Oczywiście nie tylko osoby z Łodzi i okolicy, ale też ogólnie z całej Polski. A teraz przechodzimy już, a właściwie wracamy do filmiku z paletką. Ogólnie dzisiaj w planach miałam dla Was nakręcenie filmiku z tymi swatchami wszystkich matowych pomadek z Too Faced, właśnie tych Melted Matte, ale moje usta dzisiaj kompletnie odmawiają posłuszeństwa, jeżeli chodzi o matowe pomadki, więc swatchowanie 16 kolorów byłoby koszmarem i ja bym chyba przez następne 3 dni nie mogła mówić, bo mi usta krwawiły. Także też dzisiaj mam tego błyszczyk na ustach. Więc ja od połowy wieczora mam na ustach nawilżający taki balsamik z Dr. Lip. To jest bardzo gęsty i bardzo nawilżający balsam, żeby trochę je zregenerować. Powiedziałam, dobra, usta zrobimy kiedy indziej, a dzisiaj weźmiemy sobie pod lupę tą paletkę Chocolate Bonbons, której już Wam kiedyś mówiłam w filmie, jeszcze nie miałam okazji używać, kupiłam i leży. Także dzisiaj miała swoją premierę. To jest paletka, którą dostaniecie w Sephorze. Ogólnie firma Too Faced jest na wyłączność dostępna w Sephorach. Online również dostaniecie ich asortyment. Myślę, że nawet więcej rzeczy w internecie znajdziecie na stronie Sephory niż w sklepach, bo zależnie od wielkości Sephory, tak ten asortyment będzie większy lub mniejszy. Ta paletka kosztuje 189 zł. Ogólnie wydaje mi się, że te paletki Too Faced trochę podrożały, bo z tego co pamiętam, moją pierwszą czekoladę kupowałam chyba za 179 zł, a nie 89, ale mogę się mylić, mogę już mieć trochę, wiecie, zaburzoną pamięć. W tej paletce znajdziemy 16 cieni matowych i perłowych, 2 cienie, które ważą 2,2 g i pozostałe 14 kolorów, które ważą 1 gram. Swatche, czy też próbniki kolorów, bo innego słowa na razie nie wymyśliłyśmy wspólnie. Na ręce prezentuje się następująco. Są to swatche wykonane pociągnięciem jednego palca, jednym pociągnięciem palca po skórze. Nie przepadam, teraz robiły się takie modne swatche wykonane pędzlami, to jest właśnie takie przeciągnięte. Nie jestem fanką takich swatchy, ponieważ nie wiem jak Wy, ale ja tak cienie nie nakładam, że nakładam, przykładam pędzel do powieki i przeciągam. Także to jest kompletnie niemiarodajne. Natomiast to, jak będzie napigmentowany cień po przeciągnięciu palcem, już nam pewien pomysł daje co do tego, jak się będą zachowywać. Także ja zostanę przy tym nakładaniu palcem jednak, bo na powiekę i tak się go bardziej wklepuje albo rozciera, więc to jest trochę inna aplikacja. Swatche wyglądają następująco. To, czy te swatche robią na nas wrażenie, czy też nie, to jest kwestia indywidualna. Ja na razie nie będę się na ten temat wypowiadać, bo moja opinia na temat tej palety, właściwie takie pierwsze wrażenie, będzie w drugiej części filmu po wykonanym makijażu. Jeszcze z takich technicznych części, opakowanie wykonane jest z metalu, w środku znajduje się też lusterko. Lusterko jest dość małe, bo większą część zajmuje napis Too Faced i Chocolate Bonbons. No i też paletka pachnie lekko czekoladą.
Dla mnie to jest czekolada, ale jest to o wiele mniej intensywny zapach od chocolate bar palette, tam czy tej semi-sweet, czy też normalnej czekoladki. Także jeżeli na zapachu Wam zależy, to tamte paletki będą lepszym wyborem. I to już wszystko, jeżeli chodzi o takie techniczno-informacyjne sprawy. A teraz przejdźmy do demonstracji, do wykonywania makijażu i sprawdzimy, czy jest ta paletka warta 189 zł. Przechodzimy na zabawę z paletką. Mam już zrobione brwi, a pod okiem mam taką maseczkę płatek pod oczy z kolagenem. Cudów nie robi. To jest maseczka z Biedronki. Ona kosztuje około 5 zł. Ostatnio kupiłam. Ale to jest taki fajny gadżet właśnie, jak robię makijaż oczu i nie chcemy, żeby nam tutaj coś opadło. Oczywiście to jest nawilżające, więc na pewno nie nadrobiony korektor. Ale już kilka razy tak robiłam i to jest fajny, taki chłodzący i relaksujący efekt pod oczy. Taki dodatkowy relaks, wiecie, w trakcie, właściwie przed wykonywaniem całego makijażu twarzy, więc muszę chyba sobie jeszcze kupić kilka tych opakowań, bo to są chyba jakieś tam płatki, edycja limitowana, a widziałam też z tyłu jest napisane, że one są produkowane w Korei, no a wiadomo, że kosmetyki koreańskie słyną ze swoich dobroczynnych wpływów, dobroczynnych składników, więc myślę, że całkiem fajna, nie zaszkodzi, a tak po prostu chciałam tylko nadmienić. Na całą powiekę nałożę bazę w odcienie, której ufam, czyli w moim przypadku jest to po prostu korektor Collection Lasting Perfection w tragicznym stanie, ale niestety tak to opakowanie wygląda po jakimś czasie. Zaczynam oczywiście od beżowego. Jest to teoretycznie matowy beż, natomiast on ma w sobie takie mikroskopowe drobinki. I akurat ten cień, jak widać, jest bardzo lotny. Przy takim kolorze można mu to wybaczyć. Zobaczymy, jak będzie dalej. On ma drobinki, one są owszem zauważalne, ale podejrzewam, że to tylko przez to, że patrzę na niego w bardzo mocnym, sztucznym świetle. Myślę, że w świetle dziennym jedyne, co to nam da, te drobinki nam dadzą, to takie niewidoczne doświetlenie powieki. Wiecie, o co chodzi. Chciałabym dzisiaj zrobić taki makijaż w stylu Halo Effect, czyli zewnętrzny i wewnętrzny kącik ciemniejszy, a środek powieki jaśniejszy. Więc na zewnętrzny kącik zaczynam nakładać cień Mocha. Formuła jest taka sama jak w innych paletach Too Faced, czyli mocno pigmentowana, dość sucha, jedwabista, ale dość sucha. Co nie znaczy, że rzeczywiście to są złej jakości cienie, bo są bardzo wysokiej jakości, tylko one są o bardzo specyficznej konsystencji. A będę chciała później najciemniejszy cień nałożyć już na cień. Wiecie, żeby nie stopiować go po prostu na bazie, tylko sprawdzić, jak będą się kolory budowały cień na cieniu, bo też jest dobrym, takie coś, co jest dobrym wyznacznikiem tego, czy cienie są wysokiej jakości, czy nie. Jeżeli dadzą się budować jeden na drugim, a nie tylko przyklejone do bazy, to znaczy, że rzeczywiście są dobre, niczego sobie, albo wręcz wspaniałe. No jak na razie z cieniami pracuje się bardzo dobrze, nie stawiają żadnego oporu, nie rozcierają się krzywo, zobaczcie, wszystko wygląda jak na razie flawless. Jedyne co można zauważyć, czegoś można przyczepić, to to, że się trochę osypują, ale też no, musimy wziąć pod uwagę to, że ja w tym momencie, wiedząc, że mam tutaj taką podkładkę, jakoś specjalnie nie uważam, żeby one się nie osypywały, nie strzepuję zbyt mocno tego nadmiaru z pędzla. A na pewno gdybym miała już zrobiony korektor pod oczami i przypudrowany ten obszar, to bym dokładnie sprawdzała i wiecie, zwracała na tą szczególną uwagę, żeby sobie nie zasypać korektora. Nakładam taki brudny róż, czyli Almond Truffle i delikatnie wpracuję go w załamanie, właściwie powyżej załamania. To mi później ułatwi jeszcze blendowanie ciemniejszych odcieni. To są moje wszystkie szczere pierwsze wrażenia, bo jak widzicie, drugie oko nie jest zrobione, a zawsze w tutorialach jest tak, że prawe oko już mam zrobione i dopiero na wizji wykonuję lewe. No dobra, to czasem ten róż, zobaczcie, jest bardzo intensywny i bardzo ładny. Kolor nazywa się Totally Fetch i ciekawa jestem, jak będzie wyglądał nakładany pędzlem. Czy jednak będę musiała się uciec do aplikacji palcem?
Opowiem wam, że ten róż jakoś specjalnie nie zaskakuje. Kolana nie powala. I mimo iż akurat przy tym kolorze naprawdę starałam się otrzepać pędzel, to muszę go tak wpracowywać i wciskać w powiekę, żeby otrzymać pigmentację, że pod okiem już mamy coś takiego. Jakbym już miała zrobiony korektor, to byłby dramat. Chciałabym wam tylko pokazać, jak dużo cienia strzepałam. Także jednak nałożę go palcem. No tak, w tym momencie uzyskujemy o wiele mocniejszą pigmentację. O, ten kolor mi trochę zawiódł. Trzeba to przyznać. I teraz właśnie będziemy budować ten zewnętrzny i wewnętrzny kącik. Właściwie kolor zewnętrzny i wewnętrzny kąciku. To o czym mówiłam wcześniej. I sprawdzimy, czy uda mi się robić dziury w cieniach, czy tylko będzie bardziej głęboki odcień. No, dziury mi się na pewno nie robią. Kolor się ładnie trzyma jeden drugiego, ale też nie zauważyłam, żeby się jakiś taki strasznie intensywniejszy zrobił ten zewnętrzny kącik. Kolor wygląda na ciemniejszy w opakowaniu niż później wychodzi na powiece. Ale nie można było odmówić tego, że pracuje się z nim bardzo przyjemnie, bo to nie jest tak, że dotknę pędzlem i ten kolor znika. Tylko się rzeczywiście ładnie stopniuje. No zobaczcie, czy ja sobie to wmawiam, czy to rzeczywiście tak jest, że na wewnętrznym kąciku mam tylko ten jeden mokka, chyba to był tak, jeden cień, ten jaśniejszy, o wiele jaśniejszy. A tutaj jest ten ciemny Bordeaux, który wygląda na, w opakowaniu wygląda naprawdę na bardzo głęboki brązowe Bordeaux. A tutaj na powiece jakoś nie masz tak dużej różnicy. A tak wygląda różnica tych kolorów na palcach. No jest olbrzymia, prawda? A na oczach wcale tego nie widać. No nie wiem co o tym myśleć. No naprawdę nie wiem co o tym myśleć, bo nałożyłam na powiekę w tym momencie już beżowy, ten jasny brąz, załamanie brudny róż, różowy i ten ciemny bordowy, czyli mam 5 cieni na powiece, a wygląda go miała 2. Różowy i jakiś ciemny brąz. Czyżby to był taki sam problem jak z paletką Naked, że wszystko się później zlewa w jeden kolor? No nic, dobra. Zrobię to wszystko na drugim oku i zrobię sobie korektor pod oczami i przejdziemy do malowania dolnej powieki. Jeszcze chciałam wam pokazać różnicę w tym opadaniu cienia różowego. To był nakładany pędzlem, tutaj od razu zaczęłam go nakładać palcem. No i tutaj raczej się mało co osypało. Także po prostu ten różowy nie jest stworzony do nakładania go pędzlem. O wiele lepiej bezproblemowo nakłada się palcem, ale muszę powiedzieć, że jego pigmentacja i tak nie powala. Otóż mi się płatek odkleja. To oko jest już skończone. Czas tutaj zrobić dolną powiekę. Pójdzie najpierw cień Molted. Zaczynam się już wkurzać, bo widzicie, że mi się tutaj zrobiła dziura w tym miejscu. Bardzo ładna dziura. Na wewnętrzny kącik pójdzie cień Sprinkles, który jest piękny, perłowy i który sypie się jak mało kto. Właściwie jak mało który. I przypominam sobie, żebym miała kiedykolwiek perłowy cień, który by się aż tak sypał. Moja frustracja z tą paletką rośnie. A na środek dolnej powieki taki perłowy brąz, bardzo ładny odcień zresztą. Molasses Chip. I jeszcze czystym pędzlem rozetrę dolną powiekę. No to by było na tyle, jeżeli chodzi o pracę z cieniami. Więcej z tej palety nie wyciągnę. Po prostu cudów tutaj niestety nie spłodzę. Nie wiem. Nałożyłam mnóstwo cieni, a wygląda wcale tak nie wygląda. Wygląda jakbym nałożyła 3 cienie. Bez sensu to wszystko. Jakoś tak. Ten makijaż wygląda na jakiś taki brudny. No, nie wiem. Przestała mi się podobać w trakcie używania. Te cienie jakoś... A zresztą,
zrobię oko, namaluję kreskę tym eyelinerem Architect z LA Splash, przykleję rzęsy, one też są z LA Splash, oczywiście wytuszuję moje i porównamy sobie całą tą paletkę, jak już będę cała gotowa. No dobra, to czas na szybkie podsumowanie. Za 189 zł uważam, że można kupić lepszą paletkę. I tak mogę podsumować właściwie całą dzisiejszą pracę z tym produktem. Jakoś, zresztą to chyba widać po oczach, że naprawdę starałam się zrobić fajny, skomplikowany makijaż, powiedzmy trochę poprzeczkę wyżej. Taki, na którym rzeczywiście trzeba trochę się napracować, żeby to fajnie wyglądało. Cała praca poszła na marne, bo to wszystko wygląda, jakbym użyła o połowę mniej cieni niż użyłam. Także jeżeli ja mam się bawić, używać wszystkich cieni, a później to wszystko mi zlewa w jedno, to jest kompletnie bez sensu. Formuła niektórych cieni też o dziwo nie zachwyca, bo Totally Fudge albo Sprinkles są perłowe, więc wydawałoby się, że prostsze do sformułowania i nie będą się aż tak sypać, a bardzo dużo się kruszą, tak? Kiedy dokładamy je, wkładamy do nich pędzel, po prostu latają wszędzie. No i jeszcze dodatkowo ten różowy, czyli Totally Fudge. Ani nie chce się za bardzo kleić do bazy, już nie mówię o żadnym innym cieniu, bo do cienia jak spróbowałam na dłoni, to bardzo ciężko było, żeby się przykleił, ale do bazy ciężko mu jest się przykleić, tak? Już pędzem w ogóle, a nawet i palcem jakoś specjalnie zawrotnej pigmentacji nie osiągnęłam niestety. W pierwszej chwili, kiedy próbowałam dołożyć kolor na kolor, widać było chyba też na filmie, że to się akurat udało, ale minęła dłuższa chwila, skończyłam malować jedno oko, przeszłam do pogłębienia koloru na lewym i już nie chciało się ze sobą połączyć. Kolory nie chciały się ze sobą połączyć, jeden zmazał drugi. To nie jest coś, czego ja oczekuję po cieniach za 190 zł, także no naprawdę, jeżeli ktoś akurat, nie wiem, lubi kolekcjonować te paletki Too Faced i tej mu brakuje, to jasne, najgorsza jakaś ta paleta nie jest, wiadomo, jest ładna, jest dobrze wykonana, opakowanie jest fajne, cienie może do jakiegoś prostego makijażu, czyli ciemniejszy na powiekę, jaśniejszy na, żeby to rozetrzeć, albo nie wiem, jaśniejszy na powiekę, ciemniejszy rozetrzeć. Może i tak, bo tutaj jakoś specjalnie, wiecie, fajerwerków tak nie potrzebujemy do tego. A na takim poziomie są dość dobrze napigmentowane, ale jeżeli chciałybyśmy z tego już robić jakieś bardziej skomplikowane makijaże, no to się to nie uda. Albo będzie to w ogóle nie warte całego zachodu, co zresztą widać na załączonym obrazku. Także ja, nie wiem, może do makijaży dziennych, chociaż właściwie te dziennych też jeszcze nie będę po nią sięgać, bo ten beż nie do końca mi odpowiada, jest dla mnie za jasny, ma w sobie te rozświetlające drobinki, które no nie do końca mi się na tej powiece podobają, a przede wszystkim jest za jasny dla mnie. Także, nie wiem, coś będę musiała z nią wykombinować, ale według mnie podsumowanie jest takie, jeżeli macie ochotę na paletkę Too Faced, koniecznie tej firmy, to wybierzcie którąkolwiek z czekoladek, pierwszą albo tą drugą semi-sweet, bo tamte kolory są fajne i naprawdę fajnie mi się z nimi, dobrze mi się z nimi pracuje. Ta jakoś specjalnie mojego serca nie skradła, a jeżeli szukacie po prostu dobrej, cielistej paletki, to wybierzcie, nie wiem, chociażby cienie z Inglota pojedyncze, bo możecie sobie wybrać jakiekolwiek kolory chcecie. Wybierzcie Zoeve, jakieś może pojedyncze cienie z Nabla Cosmetics. Naprawdę jest bardzo szeroki wachlarz bardzo dobrych cieni, a akurat w tej cenie 189 zł to myślę niestety nie jest do końca udanym produktem. To tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że ten filmik się Wam spodobał i okazał się w jakimś stopniu pomocny. Jeżeli tak było, proszę Was koniecznie zostawienie kciuka do góry. No i oczywiście w komentarzach podzielcie się swoimi spostrzeżeniami co do tej paletki, czy się u Was sprawdziła, czy nie, czy podzielacie moje stanowisko lub nie. Wiadomo, to są wszystko osobiste preferencje, to jak nam się sprawdzają produkty, tak, to zawsze jest wszystko bardzo indywidualna kwestia, więc nie obrażajcie się, jeżeli u Was się sprawdziła, albo też teraz nie zarzucajcie w komentarzach, że jeżeli ktoś się dobrze zrecenzował, to on kłamie, albo wiecie, takie niuanse, to jest do piaskownicy, jesteśmy poważnymi osobami. Każdy ma prawo do własnej opinii. Moja taka jest, jaka jest, już znacie. Także ja Wam dzisiaj dziękuję za uwagę. W opisie pod filmem na pewno znajdą się informacje na temat mojego całego makijażu, czyli wszystkiego, co użyłam tak naprawdę na twarzy, a czego nie napisałam, czego Wam nie powiedziałam w filmie i co nie było pokazane w filmie. To wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia następnym razem. Pa!